Cześć, witam wszystkich z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam powiedzieć, że ja już wiem, dokąd dąży ta cała wojna w Izraelu, na Ukrainie, wszędzie, i powiem szczerze, jeszcze zaraz dojdzie wojna pomiędzy Chinami a Rosją, jeszcze pomiędzy Chinami, Tajwanem, Ameryką, jeszcze w ogóle kocioł się zacznie niesamowity już niedługo dziać. Powiem wam ku czemu to idzie. Powiem tak. Wczoraj sobie tak w pracy, jak byłem jeszcze, rozkminiałem to wszystko i składałem puzzle do całości. No ja już po prostu wiem. No. W tym wszystkim chodzi o to, żeby ludzi po prostu terroryzmem zmusić, żeby wszczepiali sobie neuralinki od Ilona Muska i inne urządzenia innych firm tej samej, które mają być, jakby to powiedzieć, interfejsem mózg-komputer. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak wszyscy ludzie sobie powszczepiają neuralinki, no to sorry bardzo, światowa elita poprzez sztuczną inteligencję będzie mogła nami dosłownie sterować i zamienić nas po prostu w bioandroidy. A dlaczego? A po co to wszystko? To wam wyjaśnię. Po to, żeby mieć nad nami stuprocentową kontrolę i żebyśmy zapierniczali dla dobra ich, nie naszego. Więc ja was jeszcze raz ostrzegam, pod żadnym pozorem nie dajcie sobie wszczepić neuralinku, nawet jakby wam nie wiem co obiecywali, że będziecie mieli zajebistą pracę, super pieniądze i tak dalej, że będziecie dzięki temu bogaci, celebryci. Nie dajcie się namówić na wszczepienie neuralinku. Już obserwuję i czytałem w internecie, że już są tysiące baranów, które chcą sobie to wszczepić tylko po to, żeby... No. Ale po prostu powiem wam szczerze, elity tego świata chcą właśnie poprzez terroryzm i strach, który zostanie zaszczuty w ludziach, po prostu sami nic nie robiąc, zmusić przez podświadomość ludzi, żeby oni sami poleźli i sobie wszczepiali neuralinki, a potem wiecie, jak to zwykle bywa, będzie, no wiecie, ale to wy sami sobie wszczepiliście, to więc co wy macie do nas, sami to podpisaliście, to jest pana podpis, pan to sobie wszczepił, my tylko to wykonaliśmy. No. I na tym to polega, że poprzez ataki terrorystyczne, liczne konflikty zbrojne na całym świecie i różne inne dziwne rzeczy, ludzie jak te stado baranów sami pójdą, wszczepią sobie neuralinki i dzięki temu ci, co rządzą tym światem, będą mieli nas pod pełną kontrolą i tak dalej. Ja to jedynie mogę określić jako człowiek myślący logicznie i który nie jest podatny na autosugestie tego świata, że to będzie jak ostateczne podpisanie, jak to się mówi, umowy z diabłem. No. Ja ci sprzedam to, ty mi dasz to, ale i tak cię diabeł zrobi w jajo na koniec. No i właśnie to obserwujemy teraz. I to jest niestety, słuchajcie, prawdą, że zobaczcie, ja mówiłem kiedyś dawno temu, patrzcie się na Bliski Wschód, bo tam się zacznie. No i się zaczęło. No. A teraz wszystko toczy się, jak mówiłem. Tylko to nie jest tak dokładnie. Nie da się, jak to się mówi, z przeczuciami i tak dalej, wcelować dokładnie w odpowiedni okres. Ja powiedziałem, mi temat chodził cały czas po głowie, wertowałem go, cały czas myślałem nad nim. No i wymyśliłem. Zrozumiałem, po co są te wszystkie wojny, po co to wszystko zmierza i gdzie to zmierza. Ta cała inwigilacja. Przecież zobaczcie, w Chinach już nawet robopolicjanci chodzą po ulicach. Sztuczna inteligencja nadzoruje obywateli. Jeszcze chcecie dowodów? Zobaczcie, co tam się dzieje. A, sorry, nie możecie, bo Chiny są odcięte od świata. A wiecie dlaczego? Bo tam, żeby się dostać do Chin, trzeba mieć ich przeglądarkę internetową, która wam pozwoli na to. Jeżeli takowej nie macie, no to sorry bardzo. Możecie się posiłkować oficjalnymi, pseudo oficjalnymi rzeczami wrzucanymi na Facebook.
Ale to, co oni wrzucają na Facebook, to też według mnie jest, jakby to powiedzieć, piąte sześćdziesiąte. Więc ja jeszcze was ostrzegam raz, nie dajcie pod żadnym pozorem się namówić i niech Bóg mi będzie świadkiem, nie dajcie się namówić na wszczepienie sobie Neuralinku ani innego gówna do głowy, bo gwarantuję wam, że zostaniecie momentalnie zniewoleni, będzie można wam zaszczepić nie wasze wspomnienia, na przykład, że chodziliście z taką i taką dziewczyną, a w rzeczywistości nigdy nic takiego się nie stało, albo będzie, co jest najlepsze według mnie, to jest wisienka na torciku, będzie można wam zaszczepić wspomnienia tego, że zajebaliście swoją żonę i jesteście ścigani przez policję, albo SWAT, albo Bóg wie co, FBI, CIA, NSA, MI6 i tak dalej. To jest bajka. Jakbyście dokładnie słuchali i oglądali wypowiedzi Ilona Muska, to każdy, kto ma IQ na poziomie 170, właśnie dowiedział się wtedy, że interfejs Ilona Muska Neuralink działa w dwie strony. W jedną, że możecie wysyłać polecenia maszynom, ale w drugą, no że te maszyny mogą wam wgrywać jakieś rzeczy do głowy. A to reklamy, a to, a to tamto i tak dalej. Jest to możliwe. No. Więc ja mówię poważnie, że zagrożenie jest zajebiste. I dlatego nagrywam ten film, którym was ostrzegam przed tym, żebyście nie dali się ogłupić, omamić. I nie dajcie się zniewolić. Wiem, że zaraz tu się wylęgną komentarze, co ty chłopie pierdolisz, jesteś oderwany od rzeczywistości i tak dalej. Proszę bardzo, piszcie takie rzeczy. Ja pod tym filmem włączę wszystkie komentarze, nie będę nikogo cenzurował. Ale powiem szczerze, zobaczycie, że mam rację, jak zwykle. Pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że nikt nie będzie ogłupiony i nie da się zmanipulować światowym elitom tylko po to, żeby wszczepić mikroprocesory do głowy. Trzymajcie się. Miłego. Pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Zawsze i wszędzie Piorun Elektryk inżynierem będzie.